Ale telefonów nie ma. Meble, okna i drzwi? No. A, patrz, są tylko 85 na górze, tylko się zatarły albo ściągnęli, zerwali. Widzisz, to kiedyś były literki. Białystok, ulica Magno... Magnoliowa? Magnoliowa nawet, to koło nas. Koło ciebie. No. Może to już wiesz, może on kupił ten samochód od kogoś i dlatego pozrywał te literki. A może. Że to już nie ten. O, ciekawe, czy my wyjedziemy. A, ty, bo może ja wjechałem, a ten mnie zastawił. Zaraz, ja zobaczę do tyłu. No nie, powinienem wyjechać. No? Powinienem wyjechać. Zaraz będę tak patrzył po lusterkach. Dawaj, dawaj jeszcze. Pójdę zobaczę, bo coś to dziwnie wygląda. Tak na styk. Na lakier. O, teraz to już w porządku będzie. Biegi będą dzisiaj. Będą biegać po ulicach w centrum. Pozamykają ulice dla samochodów. O! Ale tutaj nie. Tu można jechać. Tu jeszcze tak. Z tego wynika, tu nie pozamykano ulic. Przyjdziemy na biegi? Pobiegać? No? Po co, Krzysiek, zimno i... Te biegi to tylko utrudniają życie ludziom, co tu, wiesz, jeżdżą samochodami albo chcą gdzieś pochodzić, no. Niech sobie biegają po parku, no. Na stadionie niech biegają, po lotnisku niech biegają. Jeśli te pulsoksymetry rozdają. A później? No zobaczymy, czy ty... Bo tam, czy trzeba będzie siedzieć godzinę, żeby dostać te pulsoksymetry? Czy tak jak poprzednio, że ty przyjdziesz i od razu tobie dadzą? Powiedzą, że nie musisz uczestniczyć. Nie, kamerę wezmę, na wstaję. Bo panie koronawicz, gadzi, będę gadzi. Dla Wojtka jeszcze poproś. O drugi. To już będziesz miał, Krzysiek, 4 będziesz miał już w domu. Te pulso. Będę sprzedawać. No, można sprzedać kilka. To masz więcej. To jeszcze mamy chwilę czasu, możemy podjechać do jednostki wojskowej na Kawaleryjską. Do kogo? Do jednostki wojskowej na Kawaleryjską. Możemy dawaj. Podjechać. Dawaj.
do 14 tam dzisiaj jakieś pokazy sprzętu miały być. Dawaj, podzielimy. Tak zdążymy na styk. A jak do wojska cię Krzysiek wezmą? To dobrze. Dobrze? No. Bo co, ty jakiś stopień masz w rezerwie, czy co tam? Wiesz, teraz wojna na granicy, to może... A ja pokoją. Mam stopień wysoki. No. Wyższy niż major, Krzysiek? Major dla mnie nie dorówna. Dowódca brygady. Wyższy jeszcze. Generał? Co nie, tam? Generała nie mam. A. Zastępca generała. Zastępca. Pasażerowie taksówki pozdrawiają. Dawaj, drzwi! Co? Pasażerowie taksówki pozdrawiają. Tam dawaj! Nie, my do wojska jedziemy, to wiesz, a oni jadą do domu. Machają rękami. Taksówkarz miał szalik Jagiellonii w ogóle w taksówce, także. Co? Taksówkarz miał szalik Jagiellonii, mówię. To lokalny ten. Gdzie? Lokalny pasażer. Zajdziemy na stadion? Na stadion? A co tam dzisiaj, Krzysiek? Dzisiaj nic nie ma na stadionie. Zamknięte. Ale czy jest? Jest to. Piwo? No. Nie jest piwo. Darmowe piwo. Darmowe? To nie ma nic darmowe, Krzysiek. Ale przepraszam, jeżeli tam stoi, to można lać. Nie, no to wiesz. Jakże nie? O, masz darmowy, dostałeś kotylion ten i się rozpadł. Ale przepraszam bardzo. Tam wypiję i będzie fajnie. Nie, Krzysiek, nie będzie fajnie. Jakże nie? Piwo? Tak. Toż ty nie pijący od dziecka, Krzysiek. A ja piję. Od kiedy? Od dzisiaj. A nie, to ja nie chcę się z tą zadawać, Krzysiek, bo ty... Ale czemu nie? Jak ty się napijesz, to... Ty, o, beczkę weźmiemy, dla Wojtka zawieziemy. Ty awanturujący się będziesz. Ale zobacz, pijanego. Beczkę weźmiemy, no. Dla Wojtka zawieziemy. A jak ty się awanturować, Krzychu, będziesz? Nie, przepraszam bardzo, ja zabiorę dla Wojtka beczkę. No to on się awanturować zacznie. Nie, on położy się spać. No, po piwie może i się położy spać, to prawda. No, no. Jedziemy? Nie, to... Jakże nie? Tu beczkę walimy i koniec. To za kradzież nas jeszcze złapią tutaj. Stoi? Można brać? Mówię ci, będziemy przyjeżdżać, zaraz zobaczę, że zamknięty w ogóle jest ten. Wjazd na stadion dzisiaj na pewno. Ty z taką kamizelką zieloną to kiedyś możemy przyjechać i ty staniesz na ochronie. Na tym, bo jak stoi ochrona na meczach, to takie kamizelki ma zielone. Cię wpuszczą i postoisz i... Ja dostałem inne kamizelki, tak jak ty, akurat tą zieloną. No, jeszcze za 300 zł dostaniesz, jak wystoisz 8 godzin. Wystoję. Oj, ciężko, mówię ci, ja dwa razy byłem tam z 6 czy 8 godzin. A tam bramka jest. No, a to na bramce jeszcze gorzej, bo nie wystarczy już tylko stać, tylko jeszcze obszukiwać musisz ty. Ja obszukiwałem. Obszukiwałeś? Obszukiwałem. Ale to z jak ktoś miał... Dolary, ale euro, to ja miał torebkę i... Do torby i do domu. A jak? No. A to ty, to jest dobre stanowisko wtedy na ochronie, to prawda. No. Co? Alkohol, noże, kastety, pistolety i pałki teleskopowe. I pieniądze? To? No pieniądze można wnosić akurat na stadion. No. Nie, ja nie pozwolałem. Nie, a, no i konfiskowałeś, rekwirowałeś. Tak. Kto ile miał? Sportsmenem. No rozumiem, rozumiem. O, a tam miał sygnale. Gwiazdki już świecą. Widzicie? Policaj gdzieś jedzie. Fajcwaj, policaj. O, to słynny nasz białostocki stadion, że piwo jest. I strefa małego odkrywcy jest nawet. O, widzicie? Straszny korek się w lewo robi na tej ulicy. Ale my na szczęście w prawo. O, tu też kołowrotki. Tędy też puszczają. I obszukują. Volkswagen. No. Ale jaki to nie wiadomo. Taki terenowy bardziej. Taki większy. Tiguan pewnie. 4x4. Już wiem. No teraz dopiero włączył. Posłuchajcie. No może mnie zobaczył. Zobaczył. Pewnie tak. No musi
jechać, będziemy jechać pierwsza. O, a tam R-ka leci. No i jedzie. Na szczęście nie na sygnale. Zaraz włączymy te ogrzewanie. O, a tu rynek. Rynek, no ale pusto. Będzie święto. A, no masz rację, no tak, 11 listopada to zamknięty rynek, prawda? Podobny do Krzyśka. Pieska? No. Na spacer poszli do lasu tam. Nie, z lasu idą. Tak, a teraz wracają już z tego spaceru, tak. No. No dawaj. A wiesz, że Pawła tego z Warszawy zatrzymali? Pojechał wczoraj, nie, wczoraj? Przedwczoraj chyba, na granicę pojechał z Warszawy, żeby zobaczyć jakieś na granicy. Ale u nas? U nas, no. To znaczy pod Siemiatyczami go zatrzymali. Co? Zatrzymali go pod Siemiatyczami. No i bardzo dobrze. Zatrzymali go i dostał 3000 zł grzywny. Że chodził, jeździł po przy granicy. A nie zabrany samochód? Nie. Nie. Nie, podejrzewali, bo on przyjechał samochodem dostawczym, to podejrzewali, wiesz, że on przyjechał po tych emigrantów nielegalnych. No. I go dlatego zatrzymali, ale tam 24 godziny na dobę sądy działają, więc 18 już miał sprawę i takie różne historie, nie? Zaraz zapytamy, już pewnie się skończyła ta impreza, to jedziemy po te pulsoksymetry, także się okaże, że dzisiaj Krzyśka do wojska nie wezmą. Dzień dobry. Ja mam pytanie, bo do 14 taka impreza u Państwa miała być. Jest jeszcze, do czy już? Do 15, z tym, że parkujemy gdzieś tam, bo tu jest... I można przyjść na piechotkę i wejść. Dobrze, dobrze. Dziękujemy bardzo. Jest? Jest. Tylko trzeba zaparkować samochód i tu na piechotkę wrócić, wejść. A gdzie zaparkować? No właśnie, tylko gdzie zaparkować? Teraz masz rację, ty Krzysiek. Tam jest parking. Jak tam się cofnąć? Naokoło jechać chyba teraz trzeba by. Ty, dawaj, ja poproszę. Ja nie mogę. Puści pani, dawaj, podjedź. A to ja cię mogę, Krzysiek, tu zostawić. Ja zaparkuję samochód i idę, że daleko nie musiał słuchaj, iść. Słuchaj, weź. No, dobrze. Podjedź jeszcze raz. Cofam. No. Podjedź jeszcze raz. Tak, tak, tak. Cofnę tak, żeby z twojej strony była pani. Żebyś mógł do niej przemówić. O, tu jest jakiś parking jeszcze. To ja tu może auto zostawię i do ciebie. Nie, to tutaj. Czekaj, już ci szybę uchylam. Co byś przemówił do pani? Przemawiam. A jest pani? Jest pani. Jest pan akurat. Dzień dobry panu. Ja proszę opuścić mnie samochodem, bo... Nie można.
A to inaczej, a on może tu wysiąść i ja zostawię samochód, bo on starszy człowiek z laską może chodzi. A tu może samochód stać? Nie, tu nie może tam pewnie. Tam naprzeciwko na parkingu pan zaparkuje. Tam. To co, jedziemy razem? Czy ty... Razem. Dobra. To patrz, bo tu światło się musi zmienić teraz na zielone. A, ja tak stanąłem, że ty nie widzisz. Dobra, widzę. No. To dopiero wtedy możemy jechać. A gdzie tu przejście dla pieszych? Tutaj trzeba iść. O, to kawały drogi. Czy my zdążymy na te pulsoksymetry w takim razie? Damy nam pulsoksymetry. Nie idziemy tutaj? Tak. To i tak światło się musi Krzysiek zmienić. No. Bo zimno to wiesz. Ta i daleko iść tobie, a jak tu przyjdziemy, wrócimy, to pulsoksymetr nie zdążymy. No. Najwyżej może jak dostaniesz ten pulsoksymetr, to wrócimy. No. Szybciej. I ty wiesz, co ma. I oczywiście, że ja chcę dostać też, no jak inaczej. No. Oddaj dla mnie. A dlaczego dla ciebie mam oddać? Ty dostaniesz dwa, bo jeszcze dla Wojtka powiesz, że chcesz. Zaraz będzie. Panie Kononowicz, proszę stać, proszę stać. Zaraz dam. Tak jak wtedy, jest? No, może i dobrze by było, no. Chociaż może z drugiej strony posiedzisz godzinę i coś kupisz. Albo nie kupisz, albo się z nich pośmiejesz, nie wiem. Oni wtedy nie chcieli, żebyś ty siedział, bo ty zaraz byś powiedział, że to złe towary, albo za drogo, albo coś tam. I byś ja bym razem powiedział, pani, za drogi towar. Sprzedaż byś im popsuł. Oni by nic nie sprzedali przy tobie. Co? Nic by nie sprzedali przy tobie. Krzysiek byś powiedział, że za darmo powinni dać też. Bo oni jakiś odkurzacz tam pokażą, czy co tam. Co? Odkurzacz pokażą, czy co tam. Jakąś patelnię, garki jakieś. Ale dziwny kolor tego samochodu. Patelnię to ja patelnię w łeb ich dam. Bo chcecie patelnię? Dyszę, o wojsko. To... O, ja takie moje jeździłem, o, w wojsku. Ciężarową taką? No. Tak. To jest pancerna. A z tyłu hak. I ciągam te. Aj. Pontony. Pontony. Jak? Pontony. No, pontony. Myślałem, że armaty. I armaty. No. Bo kiedyś starzy ciągu. Konno armaty. Konno, no tak. A. Tak, dlatego mówię, że dlatego był kanonowicz. No. Bo kanonierki. Koń mi. Kań mi. Po, no. A ruski przekształcił. No. A nie, a o! Zamiast a to o! Czyli ty artylerzysta, można powiedzieć, jesteś. Od transportu. Tak. Ciężkich, bojowych. Armat, tak. Nie tylko. No. Czołgiem jeździłem. Mm. To opowiadałeś, tak. U mnie pisało na czołgu, on inny był nazwa, ale ktoś napisał dla mnie, ja pojechał po staju gdzieś i ktoś napisał Rudy 102. Rudy 102, tak. Ja przyjeżdżam do jednostki. Tak, bo to ten sam. Panie Kononowicz, do komendanta. Na rozkaz. Pach, pach, pach. Panie komendancie, należy się pan Kononowicz przyjrzał. Powiem taki, taki. Czemu u pana na czołgu jest napisane Rudy 102? Mówię, słucham, panie komendancie? Ja gdzie? Proszę zobaczyć. Akurat pan stoi pod kamerą. To pana czołg? Pan jechał dzisiaj? Tak. Panie komendancie, Panie, dlaczego to jest napisane? Panie komendancie, mówię, na rozkaz, że to zmyję! Uroczy. No, jak farbą pomalowane, to można rozpuszczalnikiem zmyć chyba, nie? Można, no. Ale trzeba leciutko umyć, wiesz? A no tak, bo zejdzie ci farba też pod spodem, wtedy się zmyje. No. Zmyłem. Umyłem. Naraz,
panie komendancie melduje, że zwykła farba. Nie ma. Ale panie komendancie melduje na rozkaz. Chciałem dodać, że Rudy Sudowa to jest polski czołg. No tak, to ten serial był taki, Cztery pancerni pies. I tam był czołg Rudy 102. No. No. To panie komendancie, dlaczego pan nie pozwolił zmyć Rudy 102? To, o tu? O tu, Titanic. Nazwa dla hotelu, słuchajcie, hotel Titanic. Gdzie jedziesz poprzez? No tam chyba, bo wolne miejsce jest. Nie, tam. Tu? W lewo? Tam. Ło, masz. Tam pod same wejście? Ło. No to masz, najbliżej jak można wejście. Nawet można było tyłem stanąć, ale dobra. Odczyniaj. Odpinaj. Już? Czekaj. Nigdy nie uciekam. Idziemy, szanowni widzowie, po pulsoksymetrze. Dzięki, Paweł z Warszawy.